Problemy szpitala w Lubartowie niepokoją mieszkańców powiatu, a to za sprawą doniesień lokalnych mediów, które poruszają temat trudnej sytuacji finansowej, zadłużenia szpitala czy kosztownych inwestycji. Ale w ostatnim czasie sytuację pogorszyć miała lista płac pracowników, która została udostępniona na wniosek radnego, a opublikowana w lokalnym medium. To z kolei, jak czytamy na portalach internetowych, miało spowodować chęć odejścia z pracy lubartowskich chirurgów. Publikacja takiej listy miała przykre pokłosie w postaci prób podkupienia personelu, informacji o odejściu z pracy lekarzy czy poczucia niesprawiedliwości. Sytuacja powiatowych szpitali, nie tylko naszego, ale ogólnie w całej Polsce, jest bardzo trudna. No, jesteśmy w tej chwili w wyjątkowej sytuacji. Być może do tej sytuacji trudnej, finansowej nie tylko, przyczyniła się właśnie ujawnienie tych list płac, które wyszły, że tak powiem, do obiegu publicznego. To spowodowało troszkę skonfliktowanie personelu białego i nie tylko białego, ale również personelu administracyjnego czy personelu pomocniczego, który też jest niezbędny do funkcjonowania normalnego szpitala. Pracujemy dosyć trudny, w trudnych warunkach, natomiast staramy się wykonywać swoją pracę, mimo tych całych zawirowań, które są. Szukanie sensacji w takich placówkach to najgorsze, co można zafundować pacjentom, przekonuje zastępca dyrektora do spraw medycznych lubartowskiej placówki. Mamy do czynienia ze zdrowiem, z życiem ludzkim, więc powinniśmy się na tym skupić. Borykamy się naprawdę z trudnościami, jeśli chodzi o personel biały, personel pielęgniarski, personel lekarski. Jest nam bardzo trudno obstawić dyżury, czy na izbie przyjęć, czy na oddziałach. Taki zamęt wokół szpitala niczemu dobremu nie służy, zarówno pracownikom, jak też i pacjentom. Lista płac nie jest tajna, tłumaczy starostwo. Ja podkreślam, to są publiczne pieniądze. My, radni, obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób pieniądze publiczne są rozdysponowywane. My mówimy o liście płac nie w prywatnym szpitalu, ale w publicznym szpitalu, więc tutaj nie ma podstaw do tego, żeby mieć jakiekolwiek wątpliwości. Ja jestem zdania, że pracownicy powinni być bardzo dobrze wynagradzani. Tylko no, rolą dyrekcji szpitala jest tak zorganizować pracę całego organizmu, żeby przychody i wartość pracy wygenerowana przez pracowników pokrywała koszty. Tyle. Na tej liście nie ma płac lekarzy kontraktowych, a jest to większość lekarzy. W związku z tym mówienie, że opublikowanie listy płac wynikające z kodeksu pracy spowodowało odejście lekarzy, którzy są na umowach cywilnych, których nie było. No jest jest mocno nawet więcej niż nad interpretacją. Finalnie wypowiedzenie z pracy złożył jeden lekarz, decyzję swoją tłumacząc powodami osobistymi, ale nie oznacza to końca zmartwień. Szpital musi zawalczyć o poprawę sytuacji finansowej, która obecnie jest, jak w większości szpitali w całej Polsce, zwyczajnie zła. Sytuacja szpitala obecnie jest trudna, jak we wszystkich szpitalach w Polsce, które się zmagają i borykają z niedoszacowaniem procedur medycznych, tak samo i my również odczuwamy to niedoszacowanie, aczkolwiek no, wyrabiamy dosyć sporą ilość i wartość kontraktu. Przypomnę, że w ubiegłym roku zrobiliśmy ponad 120% na wszystkich umowach. W tym roku za pierwszy kwartał podobnie. To w dalszym ciągu nie pozwala nam zbilansować kosztów i przychodów. W związku z tym czynimy różne starania i kroki, aby tę sytuację poprawić. Ta sytuacja powstała wskutek podwyżek lipcowych ubiegłorocznych, sytuacji związanej z wojną, z kryzysu energetycznego, pandemia, która również nie pozwalała realizować w pełnym zakresie świadczeń medycznych, inflacja. To wszystko, te wszystkie czynniki makroekonomiczne spowodowały, że no, nie udało nam się zbliżyć do poziomu oczekiwanego, jeśli chodzi o przychody i koszty. Próbujemy, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tę sytuację poprawić. Strata szpitala za rok 2022 to jest prawie 24 miliony złotych i to jest już sytuacja na tyle trudna, że należy bić na alarm. Pewnym składnikiem kosztów są także wydatki inwestycyjne. Co do tego tutaj Rada Powiatu, Zarząd Powiatu nie ma zastrzeżeń, no bo to wiemy, że nawet te zaniedbania, o których mówię, wieloletnie w szpitalu trzeba nadgonić, a Rada i Zarząd czynił skuteczne zabiegi o to, żeby dofinansować ten szpital. Wspomnę tutaj chociażby o pożyczce, którą wyasygnował Zarząd Powiatu i uzyskał zgodę Rady Powiatu, to jest 15 milionów złotych
na cele inwestycyjne. Wspomnę także o dofinansowaniu, o które zabiegał także zarząd powiatu na zarówno SOR, jak i salę operacyjną. Więc albo należy ciąć wydatki, albo należy zwiększyć przychody, bo inaczej się nie da zarządzać jakimkolwiek organizmem. A największy problem to są zaniedbania wieloletnie. Ja mówię, że podkreślam zaniedbania wieloletnie, to nie są zaniedbania z 2-3 ostatnich lat, ale z 30 ostatnich lat. Starostwo liczy na to, że dyrekcja szpitala znajdzie sposób, jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Oczekuję od dyrekcji szpitala przede wszystkim, że przedstawi chociażby budżetowanie poszczególnych oddziałów, prawda? No bo trudno podejmować jakiekolwiek decyzje w życiu, w jakiejkolwiek sprawie, jeśli nie rozeznamy sytuacji, jeśli nie postawimy diagnozy, prawda? Więc tej diagnozy oczekuję od dyrektora. Dyrekcja przekonuje, że zadanie nie jest łatwe, ale podjęte działania mają poprawić sytuację lubartowskiej placówki. Nie wszystkie efekty działań widać już teraz, ale ich pokłosie będzie miało ogromne znaczenie w niedalekiej przyszłości, przekonuje. Udało się wprowadzić nowe inwestycje, nowe zakresy świadczeń medycznych, które przyniosą i przynoszą efekty finansowe. Na nie musimy troszeczkę jeszcze poczekać, bo to dopiero te inwestycje działają, tak jak zakład diagnostyki obrazowej z nowoczesnym rezonansem i tomografem i RTG, tak jak pediatria, która została przeze mnie odtworzona. Ona przynosi ogromne również i korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim prospołeczne. Jak również neurologia, w której powiększyliśmy o dodatkowe łóżka udarowe, postawiliśmy na nowoczesną diagnostykę poudarową i wiele innych zakresów, które chcemy również wprowadzać w szpitalu, bo one pozwolą zwiększyć stronę przychodową. A jednocześnie szukamy również obszarów, gdzie możemy po stronie kosztowej jeszcze zmniejszyć. Mając do dyspozycji niewielką ilość środków, które po prostu tutaj były, czyniliśmy starania o inne środki zewnętrzne. Udało się zdobyć środki właśnie na pewne inwestycje we współpracy ze starostwem. Natomiast te efekty będą widoczne. Częściowo już są widoczne, ale będą widoczne i później. Szpitale w całej Polsce ucierpiały znacząco przez pandemię czy inflację. Do tej pory NFZ nie zrefundował nam na tyle i nie pokrył tych kosztów związanych choćby nawet powiedzmy z pandemią, tak, czy z inflacją, a jest do tego zobowiązany. Więc cały czas odczuwamy brak, niedosyt tych środków i jesteśmy na głodzie finansowym. To prawda. By poprawić sytuację ogółu, trzeba będzie niestety dokonać zwolnień jednostek. W pewnym sensie poświęcenie stanowisk administracyjnych bardziej na rzecz personelu białego. Aczkolwiek tam też będę poszukiwał rozwiązań i oszczędności. I patrząc na to, w jaki sposób, prawda, wyrabiamy te umowy kontraktowe z NFZ-em, pokazuje to, że ten personel jest niezbędny. A więc rąk do pracy potrzeba tam. Gdybym tutaj tak nagle restrykcyjnie zmniejszał łóżka do poziomu jakiegoś oczekiwanego, tak, ale na pewno nieoczekiwanego przez społeczeństwo, bo mamy dzisiaj bardzo ogromne potrzeby zdrowotne, widzimy to po obłożeniu, to myślę, że to byłby niedobry kierunek. A więc nie ma takiej złotej recepty na to, żeby tak nagle radykalnie, prawda, zmniejszyć i poprawić płynność finansową. Trzeba oczywiście małymi stopniami, w jaki sposób dochodzić do tego. Zarówno po stronie podmiotu, po stronie również organu tworzącego, tak i po stronie NFZ-u. Koszty leczenia pacjenta, każdego, kto się zgłosi do szpitala, są na dzień dzisiejszy 3-1. Są 3 razy taniej wycenione niż faktycznie rzeczywiste koszty poniesione. Ja przedstawiłem program naprawczy do straty z 2021 roku zgodnie z prawem, z wymaganymi przepisami i tam również wskazałem takie obszary, w których kilka milionów jeszcze w tym roku i kilka przez kolejne lata będzie można osiągnąć. Będziemy kolejne programy naprawcze przygotowywać zgodnie z przepisami. Działania restrukturyzacyjne w administracji przyniosą rzędu 1 000 000 zł rocznie takich oszczędności, prawda? Więc no, kropla drąży skałę. Ja szukam wszędzie, gdzie to jest możliwe, aby można było te koszty zmniejszyć, bo no, trzeba tutaj powiedzieć, że koszty osobowe dzisiaj pochłaniają prawie w ponad 100% przychody z NFZ-u. A jeszcze mamy do tego umowy z kontrahentami, dostawcami, prawda, z operatorami, dostawcami energii, gazu i tak dalej. Więc tutaj też musimy w jakiś sposób, prawda, te nasze płatności dywersyfikować. Lubartowski Szpital to jedyna taka placówka medyczna w powiecie. W interesie wszystkich powinno być jej ratowanie i utrzymywanie w dobrej kondycji. Lekarze chcą spokoju. Szpital to nie jest fabryka gwoździ, która może
albo ma za zadanie generować zyski. To jest coś, co ma służyć zdrowiu populacji, zdrowiu społeczności lokalnej. Od wielu lat szpital ten boryka się z kłopotami finansowymi. Zaniedbania w tym szpitalu to nie są roczne, nie są dwuletnie. Moim zdaniem sięgają nawet 30, może więcej lat. Ten szpital nie był inwestowany. Blok operacyjny płacze o remont od wielu dziesiątek lat. Przychodząc tutaj ponad 3 lata temu, były w planach remonty bloku operacyjnego. Do tej pory nawet nic się w tym zakresie nie zmieniło. To jest dobro wspólne. Każdy z obywateli może tutaj trafić, każdy może być tutaj leczony, więc wszyscy powinniśmy to traktować nadrzędnie. Bezpieczeństwo pacjentów jest naszym priorytetem. W momencie braku finansów na sprzęt, no to bezpieczeństwo jest trudno zabezpieczyć. To my podejmujemy to ryzyko, narażając się na niepotrzebne później pozwy ze strony poszkodowanych pacjentów. Do tej pory szczęśliwie udaje się to w jakiś sposób załatać naszą ciężką pracą, pracą całego personelu i lekarskiego, i pielęgniarskiego. Natomiast te ciągłe braki to jest proszenie się o ryzyko. Szpital stara się, inwestuje w sprzęt, inwestuje w ewentualnie nowe remonty, rzeczy, na które go stać. Natomiast nie ma wystarczającej ilości pieniędzy we własnej kasie, żeby to wszystko sfinansować. Ten szpital bez jakiegoś oddłużenia, wyremontowania nie może być traktowany jako szpital, który będzie na równo konkurował ze szpitalami, które są w lepszej formie finansowej, w lepszych warunkach lokalowych. Sprzętowo jesteśmy doposażeni, możemy robić naprawdę duże procedury, duże zabiegi. W większości przypadków są to dobrze płatne procedury. Natomiast nie mając warunków lokalowych, jesteśmy z góry skazani na gorszą pozycję.